Proszę Państwa, my mamy tłusty czwartek, czyli jemy pączki i faworki, a Ukraińcy mają tak zwaną maslianycę, czyli w tym czasie jedzą naleśniki. Tak? I ta maslianica nie jest tłusty czwartek, tylko ona trwa dłużej, ona trwa jakiś cały tydzień właśnie przed rozpoczęciem się Wielkiego postu. Wielkiego Postu. Tak. Kolejna rzecz. No i dlaczego tu mi tutaj mam jakiś problem z tym przeskakiwaniem slajdów. Ale to teraz, bo wcześniej tak nie było. Przejdź. Nie chcę. O. I proszę Państwa, widzą Państwo, czy nie? Nie. Nie widać. Jasne. Dobrze, proszę Państwa. O, zmniejszyłam, może teraz trochę będzie lepiej. Tak. Jeżeli chodzi o Wielkanoc, to też jest to bardzo, bardzo ciekawy czas. Oczywiście możemy mieć Wielkanoc w tym samym czasie, co Ukraińcy, możemy mieć, może być trochę różnicy, jeżeli chodzi o daty. I tutaj bardzo ciekawe jest na przykład różnica w wielkości koszyków. My mamy takie skromne, malutkie koszyczki, do których wkładamy, że tak powiem, symbolicznie jedzenie. Tam jest trochę kiełbasy, trochę soli, tam będzie troszeczkę właśnie, będzie kawałek tej naszej baby wielkanocnej. Natomiast ukraińskie koszyki wielkanocne to są kosze wielkanocne, proszę Państwa, takie duże. I tam wkłada się generalnie wszystko, co będzie następnego dnia i przez następne dni jedzone. Czyli jeżeli mamy kiełbasę, to tej kiełbasy będzie tam dużo. Jeżeli tam, nie wiem, tam się wkłada całe ciasto, wkłada się taką bardzo charakterystyczną paschę. Ona jest w takim bardzo charakterystycznym kształcie. Widzą Państwo ten kształt. U nas ta baba jest taka, taka siedząca ta baba jest, taka półokrągła, znaczy to zależy od tego, jaką blaszkę mamy, ale ta pascha ukraińska, bo to się pascha nazywa, jest właśnie taka też bardzo charakterystyczna, wkładana jest też cała do koszyka. Różne rzeczy Ukraińcy wkładają do koszyka. Co tam jeszcze Państwo wkładają do koszyka? Wino? A przepraszam, jak Pani nazwała ten chleb? Paska. Nie, ten chleb nazywa się paska, a pascha to nazywa się Wielkanoc. Tak, pascha, a to jest paska. Mhm. No jeszcze chrzan stawiam. Mm-hmm. Jeszcze to może być też gotowane. Masło, ser. No i proszę Pani, powiem dlaczego te kosze takie jest duże, prawda? Mm-hmm. Od tego, że to nie znaczy, że to będzie jedzono przez tam kilka dni. To znaczy od wielkości tej rodziny, która będzie zbierać się za tym wielkanocnym stołem i od tego zależą te kosze. No i dlatego tak, a u Was jest bardzo symbolicznie, możemy tak. od Was tego się nauczyć. No, dlaczego? Każdy kraj ma swoją tradycję i ta tradycja wielkich koszy, które są stawiane przed ołtarzem i później chodzi ksiądz, tam świeszczenik i święci, też jest przepiękną tradycją. Tak, dziękujemy. Każdy kraj ma swoje i to trzeba chyba pielęgnować, proszę Państwa. Co jeszcze, proszę Państwa? Wielkanoc to jest też czas, ten czas, tydzień po Wielkanocy. Aha, to jeszcze na chwilkę do Wielkanocy. My mamy taką tradycję śmigusa dyngusa, czyli tego oblewania się wodą. No.
Na Ukrainie nie ma takiego zwyczaju. Znaczy wodą. My to już się teraz tam jakimiś perfumami, czymś tam psikamy. U nas też ta tradycja. Ale tak? Jest. Jest. Macie? Macie? Oblewacie się wodą? Uczyliśmy się od was. W poniedziałek oblewamy się wodą. No tak? Właśnie. Super. Nawet w kościele ksiądz kropi nas święconą wodą. Mm-hmm. To mnie jakoś nigdy nikt nie pokropił w piątek. Nawet wodą święconą mnie tam nie chcieli pokropić. Dobrze, dziękuję bardzo. Dla Wielkanocy też charakterystyczne jest to, że Ukraińcy chodzą na cmentarze. Tydzień po jest ten tak zwany pomynalny dzień, czyli to, co my obchodzimy 1 listopada, to ten dzień właśnie poświęcony osobom zmarłym. U nas jest to 1 i 2 listopada. To Ukraińcy... U nas też jest. Chciałam by pani coś powiedzieć, że tutaj na Ukrainie to Ukraińcy to w ogóle każde duże święto, to oni idą na cmentarz. Także, że to Boże Narodzenie, to idą po Bożym Narodzeniu na cmentarz. No przynajmniej tutaj, gdzie ja mieszkam, tak. Czy Polacy też chodzą zawsze jakieś święto, też idą, ale chodzi mi o taki szczególny dzień poświęcony osobom zmarłym. To u nas jest 1 listopada. No bo my jesteśmy katolikami, Maria, a u grekokatolików i u prawosławnych to chodzi się dwa razy na rok i u nas też dwa razy się na rok chodzi. Po świętach wielkanocnych i na 1-2 listopada. Ja mieszkałam w Połtawie i w Odessie, więc ja mam takie doświadczenie bardziej nie zachodniej Ukrainy. Tak, wschodniej, proszę pani. O, fajnie. Słucham? Fajnie, pani ma doświadczenie wschodniej Ukrainy. Tak, mam doświadczenie bardziej wschodniej Ukrainy. Więc tutaj bym powiedziała właśnie o tym, bo my raczej nie pójdziemy, jak idziemy na cmentarz, to możemy iść na Wielkanoc, tak, ale nie mamy tego specjalnego dnia tydzień po. Tak, u nas wtedy obchodzimy, jeżeli tak spojrzymy na nasz kalendarz, to Boże Miłosierdzie jest u nas wtedy, tak, święto Bożego Miłosierdzia. Natomiast właśnie tutaj... U nas tak samo, no drugi tydzień po Wielkanocy to święto Bożego Miłosierdzia. No, tak, rozumiem, tylko że jest to też związane z tym, że chodzą Państwo na cmentarz, tak? No tak, tak. Dobrze, to teraz przejdziemy do tego wszystkich świętych naszego święta, to tutaj bym też powiedziała o chryzantemach, bo to warto powiedzieć. Dla nas chryzantemy kojarzą się właśnie z tym świętem, to znaczy coraz częściej mamy taką sytuację, że chryzantemy stoją na przykład w kawiarenkach, są ozdobą, służą jako ozdoba. Natomiast jest na Ukrainie tak, że chryzantemy można dostać jako, nie wiem, tak jak u nas róże na przykład, tak? Czyli ten okres, kiedy rosną chryzantemy, to powiedzmy, jak ja przyjechałam do Odessy, to studenci przywitali mnie bukietem chryzantem. To dla mnie było dosyć takie, no... Chryzantemy konkretnie na przykład mi się kojarzą ze wszystkimi świętymi i właśnie z grobem, a nie z podarunkiem właśnie z okazji na przykład tego, że przyjechałam do pracy, tak? Więc tutaj... Czy pani wytłumaczyła to studentom? No tak, no później bardzo wytłumaczyłam. Tak, to jest tak. Bardzo, bardzo ważne właśnie, więc, ale tu mówię, ponieważ mamy coraz więcej Ukraińców, to tutaj właśnie to myślę, że warto wytłumaczyć. Tutaj już o prezentach mówiłam. Ja przepraszam, tylko pozwolę sobie się włączyć a propos chryzantem. Chryzantema stała się kwiatkiem nagrobnym całkiem niedawno.
Ja przypominam jeszcze przedwojenną piosenkę Chryzantemy złociste stoją na fortepianie. Tak, i zgadza się. Przed wojną był to normalny kwiat bukietowy, ozdobny. Także być może po prostu myśmy się ukierunkowali, a Ukraińcy nie, bo jeszcze w latach 20-30, tak jak mówię, to był normalny kwiat bukietowy. I teraz my, Polacy, powolutku wracamy, a Ukraińcy nie muszą wracać do tej bukietowej tradycji. Tak, tak, u nas nie ma, do chryzantemy żadnych obyczajów nie ma po prostu. I dlatego nic złego studenci nie mieli, po prostu nie znali zwyczaju. Tak, oczywiście, że tak. No po to jest to spotkanie właśnie, żeby właśnie wymienić się tym doświadczeniem tych różnic, tak? Ja tylko... Chciałam, tutaj, może trochę anegdotycznie opowiadała nam kiedyś, a propos niezrozumienia kontekstu, może w ten sposób, opowiadała nam pani, że miała studentów, uczyła polskiego właśnie zagranicznych studentów. Przepraszam, pani Emilio, momencik, dobrze? Jak ktoś mówi, to proszę wyciszyć, żeby inne osoby wyciszyły, dobrze? To jest potrzebne. No ładnie, a pani Aniu, czy mogłaby pani wyciszyć? Halo? Pani Emilio? I studenci na ostatnim spotkaniu chcieli w jakiś sposób się pożegnać z wykładowczynią. Chcieli kupić jej laurkę, no, szli do hali targowej we Wrocławiu i no takie laurki nie znaleźli. Ale... Przepraszam, pani Emilio, momencik. Ja muszę wyciszyć panią Anię, dobrze? Bo to chyba pani... Już, pani Emilio, przepraszam najmniej. No i później jakieś było zdziwienie pani prowadzącej. To była starsza pani, która dostała kwiatki z ostatnie pożegnanie. Chcieli to dobrze. Tak, to jest słowetna historia. No, ale wyszło jak wyszło. No, na początek... Oczywiście konsternacja, no ale później wiadomo, chodziło o chęci, prawda, a nie o dosłowność. Tak. A tak, przepraszam, co to jest laurka? Co to jest laurka? Laurkę, to jest tekst z życzeniami, o może tak. Na kartce. Najpopularniejsza forma chyba robienia laurek przez dzieci. Jeżeli chcą sprawić komuś przyjemność, rysują rysunek i piszą tekst dla mamy, dla taty, życzyć i tak dalej. Rozumiem. Tak, tak. To jest sławetna historia z Uniwersytetu Wrocławskiego i to byli studenci z Chin. No bo ostatnie pożegnanie... Tak, tak, chyba, no bywa, dlatego musimy się... Widzę, że sława już na całą Polskę. W ludodydaktycznym środowisku jak najbardziej, nawet no właśnie. Nie wiemy komu to podarowane. To taka dygresja. Tak, oczywiście, to jest... No, studenci, no tak, w różny sposób dziękują swoim wykładowcom, bywają bardzo czasami takie śmieszne sytuacje, wynikające właśnie z nieznajomości kultury. Teraz proszę Państwa troszeczkę o jedzeniu. I tak tu specjalnie zastanawiałam się, czy dać tylko samą greczkę, czy nie, ale myślę, że ta kasza gryczana to jest no jakby jest bardzo ważna dla Ukraińców. I ja tutaj mówię też, to jest moje doświadczenie, ale to, tak jak mówię, te zajęcia są nie takie bardzo oczywiste jak ostatnie, że się dzieliłam Państwem z tym, to jest tylko moje własne. Na przykład będąc u rodzin ukraińskich, tam nie wiem, nocując u nich czy coś, spotkałam się z takim czymś, że w ogóle na przykład na śniadanie, w ogóle śniadania u Ukraińców czasami często bywają na ciepło. Czy dobrze myślę, czy nie? Tak, cały czas na ciepło. Cały czas na ciepło. My jemy jakieś tam jogurty, jemy kanapki bardzo często. Rzadko nam się zdarza jeść na śniadanie coś na ciepło, chyba że to jest jakaś owsianka.
Natomiast właśnie te śniadania są takie, takie właśnie na ciepło i ta kasza gryczana jest obecna i na śniadanie i potrafi być obecna też na obiad i na kolację i chyba jest bardzo lubiana przez Ukraińców. U nas jest ona mniej tak, coraz mniej popularna, chociaż my też jemy kaszę gryczaną, ale chyba nie w takich ilościach jak Ukraińcy. Przepraszam, chwilkę jeszcze o jedzeniu, bo zaraz wrócę do mieszkania. Proszę Państwa, coś, czego w Polsce zupełnie nie ma, a na Ukrainie jest, to są tak zwane suszone kalmary, suszone takie rybki, które Ukraińcy jedzą do piwa, zamawiają, no zazwyczaj do piwa, takie przekąski. Ja się w Polsce z czymś takim nie spotkałam i powiem szczerze, jest to też dla mnie takie bardzo ciekawa potrawa, bo na Ukrainie mi to jakoś smakowało z tym piwem, a jak przywiozłam to do Polski, już z polskim piwem mi jakoś to mniej smakowało. Nie umiem powiedzieć dlaczego, ale bardzo charakterystyczny smak, prawda? Taki słono-słodki, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. I też takie suchariki, czyli pokrojony czarny chleb, takich malutkich paczuszkach, który z przyprawami różnymi, też do piwa, tak zwane suchariki. Teraz tak, na pewno coś, czego w Polsce, znaczy niby u nas mówią, że jest to mleko skondensowane i tak dalej, ale trudno mi znaleźć takie odniesienie do tego, to jest tak zwana zgłuszczonka. Po prostu wszystko jest ze zgłuszczonką, czyli z takim, co to jest? Mleko skarmelizowane, skondensowane na słodko. Co tam jeszcze jest? To jest taki karmelowe, prawda? Tak, karmelowe, gotowane mleko. Większej ilości, wielkie stopnie gotowania mleka. A wysoki, wysokiej temperaturze. Jasne. Więc tutaj w Polsce się z tym coś podobnego niby, gdybyśmy mówili o takiej krówce, czy chyba jakiejś takiej krówce w puszce, o coś takiego. Więc to jest wszędzie, znaczy dodawane do bardzo dużo ciastek, jest właśnie z tą zgłuszczonką, są takie rurki ze zgłuszczonką, trubki, to one się nazywają, czyli jest tak jak nasza rurka, tylko taka grubsza i tam w środku jest tak na bogato tej zgłuszczonki, także ja nie wiem ile, ale około 2000 kalorii to chyba to ma. Teraz tak, jeszcze tutaj tak, o czym bym chciała powiedzieć, to na pewno to jest też bardzo charakterystyczne, czyli chleb to jest, myślę, że jest obowiązkowe coś, co powinno być, co jest dodawane do zupy. Ja mam takie doświadczenie, jak kiedyś zaprosiliśmy ukraińską młodzież do Polski, postawiliśmy tam zupę i czekaliśmy i czekamy i oni czekają i my się zastanawiamy, dlaczego oni nie jedzą i dopiero dyrektor tej szkoły, który był, spytał się, czy będzie chleb, więc ten chleb jest obecny na stole właśnie zawsze właśnie z zupą. Mogę to wytłumaczyć, proszę tak, Pani. Tak, tak, proszę. Polacy bardzo. Polacy jedzą chleb na śniadanie i na wieczór, tak? Na wieczerze, na kolację. A Ukraińcy jedzą śniadanie na gorąco i chleba prawie nie jedzą, a jednak jedzą chleb na obiad i dlatego zawsze do zupy albo do barszczu ma być chleb. No i to tyle. Jasne.
I teraz tak myślę o tych różnicach, proszę Państwa, barszcz ukraiński. My mamy w Polsce tak zwany barszcz ukraiński. Ale proszę Państwa, myślę, że on z barszczem ukraińskim to ma tak w procentach może coś 20%, no może no niech będzie 30% wspólnego, bo barszcz ukraiński jest czymś bardzo gęstym, czymś, w czym jest bardzo dużo i wszystkiego, buraków, kapusty, fasoli, ziemniaków, czego tam, co tam jeszcze Państwo dodają do tego barszczu ukraińskiego? Cebulę jeszcze też. To jest taki gęsty, prawda? Tak dużo tego jest, tam musi być po prostu, łyżka staje i to jest barszcz ukraiński. Myślę, że właśnie ten polski barszcz ukraiński coś to jest niestety, znaczy niestety albo niestety, to tak jest po prostu, jest czymś troszeczkę rzadszym niż ten taki ukraiński barszcz, ale jeszcze Polacy mają coś, czemu się dziwią Ukraińcy, a mianowicie naszemu barszczykowi, na przykład z uszkami, czy barszczykowi z krokietami, jak to Ukraińcy mówią czasami na nasz polski ten czysty barszczyk, jak kompot z buraków, albo jak tam Państwo jeszcze mówią na ten nasz barszcz, taki czysty barszcz, bo my mamy taki barszczyk bez niczego, jest bardzo dobry, dodajemy do niego uszka, dodajemy do niego krokiety, jemy z krokietami. To może dziwić Ukraińców. Co jeszcze? No właśnie, na przykład ja sobie wiem, że są pierogi z mięsem, pierogi z kapustą, pierogi z serem, ale pierogi z ziemniakami, na przykład w Odessie mnie bardzo zaskoczyło, że można jeść pierogi z samymi ziemniakami. No ale... Tak jest. No i chyba śmietana do wszystkiego, tak? Czyli śmietana i do zupy, tak? I na wszystkie, i na pierogi śmietana. Przepraszam, śmietana do zupy nie może być. Śmietana może być tylko do barszczu. No do barszczu, tak. No to kurczę, chodziło mi o barszcz. Mhm. Ale na to, jaki wspaniały żurek Państwo mają, a my takiego żurku nie mamy. Tak. Mamy żurek, mamy barszcz biały, coś, co jest dla nas tak charakterystyczne, typowe i no, mamy też flaczki, których chyba Ukraińcy nie mają, tak? No tak, nie mamy. Mhm. Co jeszcze o jedzeniu? Coś, co na Ukrainie jest spotykane, a u nas nie jest spotykane, to jest przede wszystkim, to są kwaszone pomidory, proszę Państwa. Bo już konserwowe pomidory już gdzieś widziałam w polskich sklepach, już się pojawiają. Natomiast Ukraińcy mają kwaszone pomidory. Swoją drogą naprawdę bardzo smaczne. Kwaszone jabłka, a na przykład jak w Ługańsku, kiedy siedziałem do Ługańska, to nawet były kwaszone arbuzy. Akurat kwaszone arbuzy średnio smakowały, ale kwaszone pomidory polecam. U nas tego nie ma. My bardziej konserwujemy, a kwasimy tylko kapustę, ogórki. Co my jeszcze kwasimy, proszę Państwa? Buraki. Buraki. Mhm. Ale pomidory też już zaczynają niektórzy kwasić. No to dobrze, bo to jest jednak naprawdę bardzo, bardzo smaczne. No i teraz tutaj mamy, jest na Ukrainie takie słowo, myślę, że to jest w ogóle symbol, sało. I jak to się próbuje przetłumaczyć na język polski, to trudno powiedzieć, bo można to przetłumaczyć jako słoninę, ale jak ja powiem, że to jest słonina, proszę Państwa, to ja obrażam Ukraińców. Bo słonina u nas jest jakaś taka cienka, prawda? Ją tak kroimy i znaczy już coraz bardziej odchodzimy nawet od tej słoniny, kiedy się na słoninie
tam kotlety schabowe smażyło i tak dalej. Natomiast sało jest jakieś takie grubsze, solone, z czosnkiem, ale to nie jest boczek, proszę Państwa. Ukraińcy to krają w takie drobne, takie bardzo wąskie plasterki. Często jest to zamrożone, a później dopiero pocięte w takie drobne plasterki i jedzą to właśnie z chlebem. No i właśnie, ja nie wiem, jak sało przetłumaczyć na język polski. Zostawiam to jako sało, natomiast Polacy mają smalec. I smalec to wiemy, że to jest właśnie zesmażona ta słoninka z dodatkami cebulki, czosnku, tam smarujemy to na chleb i tutaj myślę, że jest taka trochę inaczej to jemy. A smalec też jest, proszę Pani, smalec to też jest. Ale sało, to jest taka więcej albo zamrażane, albo solo przesypane. To znaczy, no, ono inaczej przechowuje się. I przez to, że solo zasypane, ono dłużej przechowuje się. No i tylko w tym różnica. Jeżeli chodzi o wodę, to też jest bardzo ciekawe. W Polsce mamy tą gazowaną, niegazowaną, mamy też lecznicze wody. Natomiast na Ukrainie można, jest taka bardzo charakterystyczna jedna woda. Nigdy nie zapomnę, jak podróżując na Krym, wiedziałam, że w pociągu może być bardzo gorąco, bo no, o, tak. Pociągi też trochę inaczej wyglądają, to nakupiliśmy wody. No i dla nas było to coś, czego totalny szok. Kupiliśmy Mirhorodzka chyba, tak? Taka, proszę Państwa, wodę słoną. Jest to woda lecznicza, ma właściwości bardzo cenione. Natomiast no, można ją sobie tak po prostu kupić w butelce i trzeba się bardzo dobrze wczytać, czy tam jest napisane, że ona jest ta właśnie likuwalna, czy nie, bo możemy kupić oprócz wody takiej właśnie gazowanej czy niegazowanej, kupić właśnie słoną wodę. To było dla nas, pamiętam, ogromnym zaskoczeniem, kiedy mieliśmy 4 butelki słonej wody. Przepraszam, że się wtrącę, ale słone wody typu nabachlawi gruzińskie czy borżomi, one są znakomite, jak są bardzo zimne. I one wtedy znacznie lepiej gaszą pragnienie niż woda bez soli, ponieważ no to wtedy robi za elektrolity, tak? Natomiast tak. One muszą być zimne. Ja przypuszczam, że to jest dokładnie ta sama sytuacja, że... A, proszę Panie, tak. Okej, okay. No i chciałabym też powiedzieć Państwu o tym, że, no, znaczy nie wiem jak Państwo, ale myślę, że my coraz częściej korzystamy z wody, z kranu. Coraz bardziej jej ufamy. Myślę, że, nie wiem, czy Państwo na Ukrainie piją wodę z kranu? Bardzo rzadko. Raczej nie. Raczej nie. A u nas tak? My też pijemy wodę z kranu. Na zachodniej Ukrainie mamy bardzo dobrą wodę, dlatego nie mamy problemu. Spokojnie pijemy i gotujemy na tej wodzie, czyli jest do użytku bardzo dobre. Chodzi o to, że taką prosto z kranu biorą Państwo do szklanki? Tak, i piją. Tak, oczywiście. Nie wiem, gdzie na zachodniej Ukrainie, przepraszam, ale na przykład na Wołyniu robimy tak bardzo rzadko, naprawdę. No, no, to można zrobić wniosek, że to od regionu zależy. To zależy od regionu. No na pewno. To jest, jak mówimy, to jest Ukraina jest przeogromna i myślę, że w Polsce też są ludzie, którzy nie piją kranówki, ale myślę, że coraz częściej dla nas kranówka jest taką wodą
że tak powiem, odważniej do niej podchodzimy. I teraz, proszę Państwa, chciałabym na chwilkę zajrzeć do mieszkania. Tutaj tylko zwrócę uwagę, to jest jedną rzecz. To też ostatnio z moimi uczniami próbowałam się ich zapytać, coś tam rozmawialiśmy o mieszkaniu i się pytam, na którym piętrze mieszkasz? Nie, na którym piętrze mieszkasz, tylko spytałam się, gdzie jest ich sala. I oni mi powiedzieli, że jest na drugim piętrze, a szkoła jest jednopiętrowa. I tutaj właśnie to liczenie pięter, to jest takie, no jakby inaczej, tak? My mamy parter, pierwsze piętro, drugie piętro. Ukraińcy liczą parter jako pierwsze piętro, więc tutaj się mogą mylić te poziomy, na przykład jak, nie wiem, ktoś z Ukraińców pójdzie do urzędu i mu powiedzą, że to jest na drugim piętrze, to będzie tak naprawdę na tym trzecim etaże, tak? Tutaj to tylko ciekawostka, dzisiaj już mówiliśmy o tym, co to znaczy pukać po ukraińsku, więc napis proszę pukać może wywołać wśród Ukraińców lekki uśmiech, zgadza się? Czy nie? No dla dzieci tak, a dla starszych już chyba nie. No dla starszych już może nie, ale gdzieś tam podświadomie. No więc tak, więc tutaj musimy do dyrektora, proszę pukać, może gdzieś tam pojawi się lekki uśmieszek. Proszę Państwa, jedna rzecz, którą ja nie wiem, jak o tym mówić, no mi będzie trochę głupio teraz to powiedzieć, ale ja o niej powiem, bo może to jest tak jak z chryzantemami. Chodzi mi o papier toaletowy. Na Ukrainie są bardzo wąskie rury i mówię o tych miejscach, w których ja byłam. Może na zachodniej już jest trochę inaczej, nie wiem, ale papier toaletowy jest wyrzucany nie jak u nas do toalety i spuszczany, tylko jest wyrzucany do specjalnego koszyka, który stoi w toalecie, ze względu na to, żeby nie zapchać tych rur. I ostatnio, jak byłam w Galerii Młociny i poszłam do toalety, i jakoś tak nigdy na to nie zwracam uwagi, ale później tak zobaczyłam, że w koszyku leży bardzo dużo papieru toaletowego i sobie uświadomiłam, i to mnie uświadomiło, że jest to głupie, no, tak trochę niezręczne, ale myślę, że o tym też warto mówić, jeżeli mamy do czynienia jakoś delikatnie, może, nie wiem. No i tutaj znowu się spytam, no, nie wiem, jak Państwo, czy tak jest, no to jest po prostu ze względu na to, że te rury są takie cienkie, tak? Bo jest, bywa w ukraińskich toaletach, żeby tam nie rzucać do, nie spuszczać, prawda, tego papieru. Dobrze mówię, czy nie? Przepraszam, a mogę coś dodać? Tak, proszę. Ale przecież właśnie z tym papierem wyrzucanym do kosza, no to tak jest też w krajach śródziemnomorskich, generalnie na wszystkich wyspach, gdzie jest ciepło, z tego, że oni oszczędzają wodę i tak na Wyspach Kanaryjskich, na Maderze, gdziekolwiek, to wszędzie w Portugalii, to wszędzie tam są te informacje właśnie dla turystów, którzy o tym nie wiedzą, którzy na przykład pierwszy raz przyjechali, że proszę papier wyrzucać do kosza, nie wiem, do toalety. Tak? Także to nie jest... No na Ukrainie tak samo, pisze się, po prostu pisze się, gdzie ma się rzucać. U nas raczej spuszczamy, znaczy nawet nie raczej, tylko po prostu spuszczamy ten papier toaletowy. No dobrze. Proszę Państwa, co jeszcze? O transporcie. Też myślę, że tutaj warto. To jest też tak. Na pewno na Ukrainie funkcjonuje coś, co u nas nie funkcjonuje, czyli tak zwana instytucja marszrutki. Są to takie busiki, do którego się mieści około, ja wiem, ile tam osób się może zmieścić, 20,
20 osób, które zatrzymują się, mówię tutaj o doświadczeniu odeskim, no, na tych samych przystankach co autobusy, ale nie ukrywam, że jak się tam gdzieś pomachało ręką, bo powiedzmy nie zdążyłam dobiec do przystanku, a zobaczyłam, że moja marszutka jedzie, to, że ten pan kierowca był na tyle uprzejmy, że się zatrzymywał, chociaż w Ługańsku widziałam taką w marszutkach taki napis, że Astanowo tuta izdiesa niet, tak, czyli, że bo na przykład w Odessie można było powiedzieć, czy mógłby się pan tu zatrzymać i że powiem, pan się zatrzymywał, a znowu w Ługańsku trzeba było, że tak powiem, dojechać do przystanku, więc tutaj myślę, że zależy od regionu. Jak się wchodzi do autobusu, do tej marszrutki, to zależy. W niektórych regionach wiem, że to trzeba od razu zapłacić. Na przykład w Odessie było tak, że dopiero się płaciło przy wysiadaniu. I tutaj bardzo ciekawe, proszę Państwa, to jest dla mnie niesamowite. Ja na to nigdy nie zwracałam uwagi, może dlatego, że tak do Ukrainy byłam przyzwyczajona, ale 2 lata temu pojechałam z moimi koleżankami do Lwowa i wsiadłyśmy do tej marszrutki. I znalazłyśmy się na końcu i mężczyzna daje pieniądze tej mojej koleżance, a ona tak nie za bardzo wiedziała, co z tymi pieniędzmi zrobić. I to jest dla mnie coś niesamowitego, bo Ukraińcy z końca, żeby zapłacić za marszutkę, przekazują dalej te pieniądze do kierowcy. Kierowca jakby wypłaca resztę, oddaje pierwszemu pasażerowi, który koło niego stoi i te pieniądze do tyłu wracają no, na tył do tego, kto tam przekazał te pieniądze za marszutkę. Więc też w autobusach, w tramwajach we Lwowie na przykład są takie panie konduktorki, które chodzą i sprzedają bilety w tramwaju, tak? Czyli jak wsiadasz do tramwaju, to tam ktoś do ciebie podchodził i przyjmował pieniądze, wydawał bilet, później ten bilet trzeba było skasować na przykład. W Połtawie tak było, że się jednym wejściem wchodziło i przy tym wejściu siedziała ta pani, a drugim wejściem z tyłu się wychodziło, więc no tutaj zależy jak, ale zawsze był ktoś w tym autobusie, kto pilnował tego porządku biletowego. U nas czegoś takiego nie ma, natomiast mamy tych kontrolerów, którzy tam wskakują, sprawdzają nam bilet, bardzo nas stresują, nawet jak mamy bilet. Chociaż na Ukrainie też oprócz konduktorów są kontrolerzy, prawda? W autobusach? Już teraz się pojawiają. Już się pojawiają, aha. Co jeszcze? No właśnie też tutaj słyszałam, tutaj już rozmawiałam z moimi Ukraińcami tutaj, że na przykład jak przybyli do Warszawy, to ich zdziwiło to, że są bilety na czas na przykład. Tak, czyli że mogę jechać 20 minut albo 75, że to bilety są u nas czasowe, tam jakby jest za przejazd jednorazowy, chyba że w jakichś miastach, nie wiem, czy są czasowe bilety na Ukrainie, czy nie. Nie wiem, no, w każdym mieście jest troszeczkę, każde miasto rządzi się innymi prawami. Co jeszcze? Myślę, że u nas jest coraz większa taka kultura podróżowania rowerem po mieście. Można sobie wypożyczyć te rowery. W Warszawie stoją na każdym kroku. Teraz już się pojawi, chociaż dzisiaj mamy zimę, więc powinny się pojawić sanki, a nie rowery. Ale no, też z takich własnych doświadczeń właśnie Ukraińcy
którzy tutaj mieszkają, że są zdziwieni, że tak wszędzie teraz te rowery można w Polsce wypożyczyć i gdzieś nimi jechać. Nie wiem, czy podobny, czy hulajnogi na przykład. Nie wiem, czy podobnie jest na przykład w Kijowie. Nie wiem, bo w Kijowie jakoś tak omijałam zawsze Kijów. Czy też te rowery, są ten taki system wypożyczania rowerów, czy nie? W Kijowie tak. W Kijowie tak. Mhm. W Łódzku na przykład już pojawił się taki system wypożyczenia hulajnogów. Jakby. Mhm. A hulajnog, jasne. Mielisku też. Mhm. Dobrze, i jeszcze tutaj, to jest znowu doświadczenie odeskie, proszę Państwa, nie wiem jak w innych miejscach, ale doświadczenie odeskie jest takie, można parkować gdzie chcesz, nie wiem jak w innych miastach ukraińskich, proszę Państwa. Samochód. No, raczej nie. Już raczej nie. To w Odesie taka samowolka. Tam naprawdę można było zaparkować gdzie chce się. Czy opłaty za parking na Ukrainie są już, czy były, czy nie? Bo u nas już coraz bardziej jakby to się robi takie. Nie wszędzie, ale oczywiście są miejsca, gdzie są te opłaty za parking obowiązkowe. Na przykład przy jakichś, nie wiem, może centrum handlowe i tak dalej, to jak najbardziej. Mhm. To u nas teraz, czyli właśnie centra handlowe mamy tak, że właśnie są bezpłatne. Tak? Natomiast tak jak staje się na ulicy, na przykład w Warszawie, no to trzeba już w większości zapłacić. Proszę Państwa, tak już końcówkowo chciałabym zwrócić uwagę, ale to chyba od tego zaczynałam, czy nie? Odwitać. Proszę Państwa, grzecznościowo. Bardzo ciekawe jest to, że w języku polskim mamy kilka słów wyrażających, powiedzmy, gratuluję kiedy, kiedy urodzi mi się dziecko, kiedy biorę ślub, kiedy obroniłam jakąś ważną pracę, kiedy dostałam awans, wszyscy mi wtedy gratulują. Co Ukraińcy robią? No tak, mówimy witamy. Witaj. Witaju. Aha. A my kiedy witamy kogoś? Kiedy ktoś przychodzi do nas do domu, wtedy mówię witam. A mogę po ukraińsku powiedzieć peredaj witania, czyli po polsku jak powiem? Pozdrów. Pozdrów, czyli pozdrawiam, to znaczy właśnie przekazuję komuś tam, żeby dalej kogoś ode mnie przywitał, powitał, jak powiedział cześć. Ukraińcy znowu peredają witania. Czy Ukraińcy pozdrawiają? Mam takie coś? Kiedy Ukraińcy mówią pozdrawiają? Nikoli. Właśnie. Ukraińcy zawsze mają witaju, tak? I to witaju jest w każdym takim pięknym słowem, które i gratuluje, i życzy komuś czegoś. W języku polskim mamy to rozdzielone na witać, gratulować, życzyć, pozdrawiać też kogoś, tak? Więc tutaj tak mamy. Proszę Państwa, teraz tak, Państwo coraz częściej mają doświadczenie właśnie bycia z Ukraińcami, albo Państwo z Ukrainy mają też swoje jakieś takie doświadczenia, jakieś związane z Polską. Jakie jeszcze różnice kulturowe Państwo widzą? Państwo z Ukrainy. No chyba o jakichś takich najgłówniejszych rzeczach to już chyba Pani powiedziała. Jest coś, co Państwa zdziwiło na przykład w Polsce, albo rozczarowało Państwa w Polsce, albo nie wiem, w jakiś sposób
zbudziło, jakoś poruszyło Państwa. Tak, zdziwiło, poruszyło i wszystko, co jest z wołaczem, to wasze wielkie serce i otwarte drzwi tego serca i drzwi waszych domów ostatnim czasem. I za to wszystko wam bardzo dziękujemy. Chociaż my tu zostali w Ukrainie, ale nasze rodacy pojechali do was. I wam bardzo, bardzo wielkie dzięki za to, że otworzyliście swoje serca i domy i pokazali przykład tej wielkiej duszy, którą poznałam kilkanaście lat temu, jak uczyłam się kiedyś w Krakowie, a teraz cieszę się, że moi rodacy zobaczą, jakiej wielkiej duszy wy jesteście, Polacy. Naprawdę bardzo dziękujemy wam za to wszystko. A ja się chciałam zapytać, bo no bardzo ciekawy wykład oczywiście, ale mamy dzieci w szkole i co, nie wiem, czy mnie widać, tutaj mam jakby włączoną kamerkę, no ale mniejsza z tym. Co nas tak zadziwia, że te dzieci nam tłumaczą, że w Ukrainie tak chodziły, że one sobie tak same wychodzą do sklepu, grasują nam po całej szkole, jakby tak, no nie przebywają na świetlicy. No to takie i no mówimy im, że u nas są zasady, że zapraszamy do świetlicy, że jak nie mają lekcji, to muszą poczekać na autobus w świetlicy, do sklepu nie można wychodzić samemu. No i oni mówią, że tak, że oni tak robili w Ukrainie w tych swoich szkołach. I korzystanie z telefonów komórkowych. No my zabraniamy dzieciom, no u nas nawet na przerwach nie mogą. Oni mówią, że na przerwach mogli, na lekcjach nie, ale w tej chwili to i na lekcjach siedzą z tymi, no fakt, że pewnie nie rozumieją, nie mają za bardzo co robić. Ale jak się prosi, żeby schowali, no nie, nie chowają tych telefonów, że oni sobie tłumacza włączyli. Więc tutaj no panie z Ukrainy, nauczycielki, czy to prawda, czy nas no trochę tam nie zmyślają te dzieci nam. Pani Alicjo, zacznę od telefonu. Telefon to jest zawsze problem i no musicie tam naciskać, tak? Aha, no bo to i u nas problem, no też walczymy z tymi telefonami, ale... Walczcie. Dalej, no prawda taka, że na przerwie mogą korzystać, a no na lekcji to jest problem, naprawdę problem. Stosowno innych rzeczy, tak? Spacerować oni mogli sami, nie zawsze z rodzicami, ale to obok domu, Tak, ale nie chodzi o to, że jak wejdą do szkoły, bo to, no też ja sobie, nasze dzieci też przecież wejdą do szkoły, to już wtedy jak mają wyjść wcześniej ze szkoły, to rodzic musi po nich przyjść, bo tam do lekarza, czy zachorowało dziecko, czy tam coś się wydarzyło. U nas tak, tylko w przedszkolu i w pierwszych klasach chodzą rodzice po dzieci. I na przykład do sklepu dzieci ze szkoły mogły sobie wybiec ze szkoły? Tak. Bo u nas właśnie nie mogą tak o sobie wychodzić. Ale korzystajcie z tego autorytetu nauczyciela, o którym mówiła pani Agnieszka. U nas jest naprawdę autorytet nauczyciela jest przede wszystkim, jak i księdza albo starszej osoby. I oni są naprawdę grzeczne, tylko po prostu, żeby mieć z wami zawsze kontakt. A tak można walczyć. No walczymy, korzystamy z tego autorytetu, no ale też nie chcemy, no takie mam opory, no nie chcę być dla nich taka groźna jak dla naszych dzieci, bo mam poczucie, że no oni, no nie będę, no a nie czy wiem. Wasze dzieci, czy nasze dzieci, czy to nie są dzieci? To są dzieci, ale tak chcę tak łagodnie i tak na razie taką... No. A może, przepraszam, że się wtrącę, może nie były przedstawione na początku zasady. No właśnie. I mówiło się, no to chodzi, jak z jajkiem się obchodzimy, że tak powiem, powiedzieć, nie? Nie, bo i rodzicom tak samo. Te dzieci u nas tak dochodzą, to jest cały czas się zmienia, więc my na bieżąco te zasady przedstawiamy, ale cały czas dochodzą nowe dzieci, to jest cały czas w ruchu, to nie jest jakaś taka stała sytuacja, tylko to się ciągle zmienia. I ciągle no na nowo, no jak to z dziećmi, no to ja sobie zdaję sprawę, że to trzeba milion razy powiedzieć, żeby w końcu tam dotarło. Ale to tak, właśnie, ale czy w ogóle, bo oni mówią, że tak mogli w swoich szkołach, tutaj najbardziej to też to mnie tak
Tak, to prawda. Odnośnie różnic kulturowych, powiem Państwu, ostatnio rozmawiałam z taką koleżanką swoją i mówię do niej, bo mam siostrę, która mieszka w Szwajcarii i tam w Szwajcarii z dziećmi jest tak, że tylko w zerówce zaprowadza się dzieci do szkoły, tylko w zerówce. Jest bardzo dużo takich... W pierwszej klasie już od zerówki są spotkania z policjantem i jak tam dzieci mają chodzić do szkoły i później już od pierwszej klasy, nie mówię o takich wielkich miastach jak tam Zurych, ale jest taka zasada, że dziecko przychodzi samo do szkoły, czyli przechodzi samo przez ulicę. Fakt, że ten kierowca też jest tak, że ma obowiązek w ogóle się zatrzymania. Tam jest cała ta procedura. I ostatnio rozmawiałam z koleżanką i mówię właśnie, że jest tak, że tylko dziecko w zerówce jest jeszcze odprowadzane do szkoły, a później już ma obowiązek samo iść. I to zostało, że no jak, przecież to jak wrodna matka i w ogóle jak to tak, więc w ogóle ten system opieki nad dzieckiem jest w każdym państwie jakiś taki inny, sposób usamodzielniania się i tak dalej. I faktycznie to pani ma rację, że trzeba z tymi zasady na początku faktycznie bardzo ustalić, bo... Nie wiem, czy bym, jakbym miała dziecko, czy bym już w pierwszej klasie puściła sama do szkoły, bo bym tak serce chyba tak waliło. Patrzyłabym tam z okna i szła za nim pół kilometra, 200 metrów, żeby zobaczyć, czy ono tam doszło. No, więc tutaj też rozumiem panią, że no, jak bierzemy odpowiedzialność w polskiej szkole za dziecko, to już go nie wypuszczamy do sklepu, ale no właśnie, wszędzie, gdzie jesteśmy, jest inaczej. Proszę Państwa, co jeszcze? Coś jeszcze może Państwu chodzi? Jakieś pytania? Jakieś refleksje? Czy ja mogłabym zabrać głos na chwileczkę? A propos właśnie po wcześniejszej wypowiedzi, ja chciałam tylko dodać, że miałam okazję również przebywać na Ukrainie i tutaj właśnie Krym, Bakhczysaraj, Jałta i powiem tak naprawdę spotkałam się z tak ogromną serdecznością ze strony właśnie ludzi z Ukrainy i to też chciałam bardzo podkreślić, że myślę, że wielu ludzi w Polsce przekazuje sobie też takie informacje o tym, jak bardzo jesteście serdeczni ludzie z Ukrainy i to wszystko po prostu procentuje. I chciałabym też właśnie podziękować za to, co mnie spotkało, bo nawet do tego stopnia, że znaleźliśmy się trochę razem z kolegami w niebezpiecznej sytuacji i jeden pan po prostu zostawił swoją rodzinę i z Hersonezu przewiózł nas na Jałtę. Sam po prostu nie chciał pieniędzy za to, po prostu chciał nas chronić. Także no taka ciekawostka i zawsze mi to zostaje w pamięci. Zostaje mi to w pamięci, jak piękna jest Ukraina i jest to naprawdę bardzo, bardzo piękny kraj. Także tak. Chciałam o tym wspomnieć. Dziękuję. Potwierdzam. Gościnność Ukraińców jest po prostu moim zdaniem historyczna. Naprawdę, to prawda. To, tak, tak, tak. Ja proszę mam pytanie w sprawie technicznej, bo no wiadomo, sobota, tutaj nie wszystko mogłam dosłyszeć. Te spotkania nasze są nagrywane, prawda? Tak, tak, tak. I gdzie można spotkać, że tak powiem, znaleźć, bo ja już od razu powiem, że jestem szczęśliwą nieposiadaczką Facebooka, więc no, to trudno odpada. Panie Emilio, postaramy się, żeby to wszystko znalazło się na stronie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Polonikum Uniwersytetu Warszawskiego, bo to jest te nasze dzisiejsze spotkania i to, co tam Państwo dostali, to jest organizowane przez nasze centrum, więc tam na stronie. Czyli strona Polonikum. Tam. Polonikum, UW. Dobrze, i jak będą już wszystkie wykłady, to wtedy dopiero będzie można obejrzeć, czy? Nie, ja myślę, że stopniowo będziemy, myślę, że tam się już coś pojawiło, to z tego, co tam... No właśnie nie mogę znaleźć też poprzednich, dlatego pytam, dopytuję, nie mam kogo zapytać. Ja się w poniedziałek skontaktuję Pani Emilio z moimi koleżankami i zobaczymy, co... Jeżeli tego nie ma, to spróbujemy w następnym... Dobrze, może w jakiejś zakładce, o której nie wiem, no ale to... Ja jeszcze nie wchodziłam, nie zaglądałam. Już widziałam, że się tworzy dysk nasz wspólny. W związku z tym pewnie już są zbierane te rzeczy i
W poniedziałek no będę zaglądać. To ja skontaktuję i powiem, żeby to już było ułożone na naszej stronie, dobrze, żeby super. Dostęp. Dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze, czy jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Albo? Dobrze, proszę Państwa, no dziękuję pięknie. Czy mogę ja zadać pytanie? Proszę też bardzo, techniczne pytanie. Właśnie w poniedziałek u nas też są warsztaty właśnie i piszę, że o 3 godzinie. To o 3 godzinie, że jak, w nocy? Nie, bo... ja nie wiem, o 15 pewnie, no na pewno nie o 3. No 03:00 do 4:30 właśnie pisze. To może no ktoś tam się pomylił, a z kim są te zajęcia? To prowadzi? No chyba nie zobaczyłam właśnie. Ale nie, no to nie zobaczy. O 3:00, nie mamy nikogo w Stanach Zjednoczonych. No właśnie, dobrze, dziękuję. Podejrzewam, że to pomyłka, Pani Maria. I się wyświetlają warsztaty dopiero 6 kwietnia. Nie, mamy jeszcze 4 kwietnia. 4 od 15. 4 na pewno. 30 z Panią Dagmarą Sowiecką. Tak. Tak. Do 16:30, przepraszam. Tak, na pewno od 15, nie od 3. Dobrze, dziękuję Państwu ślicznie za ten czas spędzony z niektórymi od samego rana dzielnie, naprawdę. Gratuluję Państwu sił. No i Wam dziękujemy. Tak, my dziękujemy. Naprawdę do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry, miłego dnia. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.